Hej, hej, hej! Dzisiaj będzie recenzja naprawdę mega pięknej książeczki autorstwa pani Dominiki Rosik. Jest to Czulsza niż dotyk. Jejku, jak przy niej się można rozpływać, mówię wam. Bardzo dziękuję za nią wydawnictwu Zysk i Ska. Książeczka miała swoją premierę 14 lutego 2023 roku i jest taka piękna. Naprawdę, tak się przy niej rozmarzyłam. Mam dla was mały cytat. Nie. Nic nie miało znaczenia, poza jej sercem, które wyrwało się z samotności, ponieważ on je dotknął. Ach, jak sobie przypomnę ten urywek, to mówię wam. Ach, normalnie na kolanach można przy niej chodzić. Cudowna, uwierzcie mi. W ogóle sam tytuł idealnie odzwierciedla celusieńką powieść. To przepiękna historia pisana, nie wiem, no jakby piórkiem po tęczy, z domieszką takich dość mocnych, poetyckich słów, zachowań i emocji uniesienia w chwilach smutku. I zwątpienia. Mówię wam, ja miałam wrażenie, że ulotne chwile szczęścia były tu naprawdę odzwierciedleniem samego motyla, który kiedy przysiadł na kwiatku, no w tym wypadku, kiedy ona zobaczyła jego, jej serduszko biło w rytmie trzepotania skrzydeł motyla. Po czym zanikało, a my sami żeśmy odczuwali wtedy taką strasznie dużą pustkę. Naprawdę. To jest magiczna opowieść, niby zwyczajna, ale pióro autorki można określić nawet szekspirowskim puchem, powiedziałabym. Spisana bardziej w kierunku duszy i ciała, a nie tylko zwykłych wydarzeń. No i główni bohaterzy to Marietta i Max. Oboje po przejściach niemal uciekli na spokojne Mazury z tą różnicą, że każdy z nich przyjechał tutaj, żeby odpocząć od innych ludzi. Tylko nikt się z nich nie spodziewał, że oczywiście na siebie natrafią. I powiem wam, że oni zamieszkali obok siebie, także praktycznie ona z kuchni widziała tutaj jego domek. No i przy pierwszym spotkaniu ona zaczyna go tu obserwować, no i doświadcza tutaj niemałej fascynacji. Natomiast on bierze ją za małolatę i no nie jest przy tym uprzejmy. Zachmurzona postanawia tak jakby, nie wiem, więcej nie poświęcić mu swojej uwagi i w sumie zapomnieć, jakiś tam sobie był, to niech sobie będzie i koniec. Nieważne, że był przystojny. Niech poszedł i więcej nie wraca, skoro tak mnie potraktował. Jednak, krzątając się kolejny raz po kuchni, nic nie poradzi na to, że widzi go przez okno, gdyż no, jego wejście właśnie do jego budynku jest bardzo blisko. I ze splotu pewnych wydarzeń, no, co jakiś czas tutaj na siebie wpadają. Długo nie można w sumie zrozumieć, dlaczego jego zachowanie zmienia się z miłego, później na takiego pyskatego. No, ona najwięcej emocji widzi w jego oczach, które mówią więcej, niż by chciał on sam zdradzić. W rozmowie z kelnerką co jakiś czas zaczyna się dowiadywać o nim coraz więcej informacji. W pewnym momencie już wie, że jest znanym fotografem, który nigdzie nie wychodzi bez swojego aparatu. On również przypadkiem dowie się, że jest rzeźbiarką, lecz chwilowo nieczynną. My długo nie wiemy, dlaczego przestała rzeźbić. Informacją dla nas tylko jest fakt, że miała wypadek i przez jakiś czas widnieje dalej kropka. Dość zagadkową postacią jest też jej psychoterapeuta, którego no, wiadomości nie potrafię rozszyfrować. Też czasami starałam się zrozumieć, o co mogło tutaj chodzić, bo niekiedy były krótkie, niekiedy dłuższe. No ale w sumie wam powiem, że nie wiedziałam, jak to odebrać. Długo mnie też zastanawiało, kim jest dziewczyna o rudych włosach, która właśnie pojawia się co jakiś czas u Maxa. Nie potrafiłam też określić, czy ona była zła na Marietę za to, że obserwowała ich przez okno, czy bardziej chodziło o to, że może była u niego zazdrosna, bo niekiedy pokazywała właśnie, że to jest tak jakby jej facet, tak? Ale no takich większych czułości tutaj nie było, więc no długo nie wiedziałam właśnie, kim dla niego jest. Bardzo dużo wątków też sprawiało, że no, no nie szło się po prostu od tej książki oderwać. Nie zdradzę wam, co było dalej, jak to się dalej rozwinęło. Ale z czystym sercem mogę wam ją polecić. Naprawdę osoby, które robią takie wrażliwe książki, będą z niej bardzo, bardzo zadowolone. W ogóle swoją premierę miała 14 lutego, czyli wiecie, walentynki, no to cóż lepszego niż Czulsza niż dotyk? Idealna, idealnie piękna książka. Bardzo, bardzo wam ją polecam. Naprawdę dotknie waszego serca tak jak nikt. To jest magiczne słowo. Powiedziałabym poetyckie, właśnie taki szekspirowski dotyk piórkiem. Ach, to moje słownictwo naprawdę jest czasami niewyważone. Okej, ja się z wami żegnam. Życzę wam pięknego dnia i do usłyszenia. Hej, hej!